się cieszę, że Państwa widzę. Ja już się bałam, że Państwa nie będzie, bo wiadomo, wieczór, komu by się chciało w domu siedzieć. Ja to na przykład w ogóle nie mogę usiedzieć na miejscu. No cały czas gdzieś mnie gna. To tu, to tam, zabawa, wesele, cokolwiek, cokolwiek. Zawsze pierwsza jestem. Taka wyrywna się zrobiłam. Chociaż może teraz troszeczkę mniej, troszeczkę mniej. Wiadomo, praca, obowiązki. No człowiek za tym biurkiem musi swoje wysiedzieć. Sami Państwo wiedzą, czego to się nie zrobi dla tych paru groszy. Znałam takiego Ryśka, który jadł glizdy za pieniądze. I powiem Państwu, że czasami jak dyrektor wydaje mi polecenia, to ja czuję ten sam smak w ustach, co ten Rysiek. Dzień dobry Państwu! Karol Strasburger, witam w kolejnej... Witam oczywiście w kolejnej familiadzie. Zapraszam gości, czyli rodzinę z Bieciów Siedlec i... Szlaków Myszkowa! Zapraszamy do nas! Zapraszamy do nas. Kasia i Mikołaj przyjechali do nas z Wyszkowa. Wiem, że od niedawna jesteście małżeństwem, a powiedzcie, jak długo się znacie? Od dziecka. Od dziecka, no, to kawał czasu. Nasze dziecko ma 2 miesiące. Co robić? Z kolei wy jesteście braćmi, prawda? Tak. A powiedzcie nam wszystkim, kto z was jest starszy? Ja. O 2 minuty. Jak to? Bo my jesteśmy braćmi bliźniakami. Aha. No i po co było palić papierosy? Dobrze, zaczynamy naszą zabawę. Pierwsza runda, zapraszam do siebie Mikołaja i Przemysława. Uwaga, pytanie brzmi. Podaj synonim słowa obraz. Aha. Synonimy to wyrazy o podobnym znaczeniu. Proszę bardzo, Przemysławie, podaj synonim słowa obraz. Płótno. Zobaczmy płótno. Tak, to dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana. Mikołaju, synonim słowa obraz. Żagiel. Nie. A więc rozpoczyna rodzina z Bieciów z Siedlec. Proszę bardzo, Rafale, powiedz nam synonim słowa obraz. Może... Zobaczmy może. Nie, pierwsza strata, przeciwnicy się naradzają. Przemysławie, zanim ciebie spytam o synonim słowa obraz, porozmawiajmy, poznajmy się. Powiedz mi, czym się zajmujesz? Ja pracuję na kolei. Na kolei. No, no, to bardzo ciekawe. A powiedz mi, czy w tej chwili z pracy na kolei da się godnie żyć? No, to zależy, ile się miedzi zwinie. Dobrze, wróćmy do zabawy. Przemku, synonim słowa obraz. Miedzioryt. Nie, to zła odpowiedź i szansa dla przeciwników, a więc rodziny Cieślaków z Wyszkowa. Mikołaju, zanim wrócimy do zabawy, porozmawiajmy przez chwilę. A czym ty się zajmujesz? Jestem kierowcą w agencji towarzyskiej. Wróćmy do naszej zabawy. Wróćmy do zabawy, szkoda czasu. Mikołaju, synonim słowa obraz. No ale co się pan go pyta? Przecież po twarzy widać, że to głupie. Ale się przynajmniej nie maluje od rana do wieczora. Tak, komputer zaliczył tę odpowiedź jako autoportret. Brawo! A więc tę rundę wygrywa rodzina Cieślaków z Wyszkowa. Emocje rosną, zapraszam do drugiej rundy Kasia i Rafał. Proszę do nas, proszę do mnie. Chodźmy tu. No, wróćmy do naszej zabawy. Uwaga, pytanie brzmi. Jak jest nasz drapieżne zwierzę? Leniwiec. Nie. Słucham? Powiedziała leniwiec. Zobaczmy dla przyzwoitości. Niestety, to nie jest dobra odpowiedź. A Rafale, ty co powiesz? No tygrys, no tygrys, no. Tygrys, tak? A więc tę rundę rozpoczyna rodzina z Bieciów. Dobrze. Przemku, teraz pytanie do ciebie. Jak jest nasz drapieżne zwierzę? Dingo. Dingo, dingo. Dingo to może nie wszyscy znają to zwierzątko.
To jest taki australijski pies o takiej, jakby to powiedzieć, takiej rdzawej sierści. No chyba takiej miedzianej. No tak, albo takiej miedzianej, albo miedzianej. Tak, zobaczmy Dingo. Tak, to dobra odpowiedź. No i Rafale, z tobą chyba jeszcze nie rozmawiałem. Rafale, a czym ty się zajmujesz? Znaczy ja skończyłem ornitologię, ale obecnie zajmuję się mechaniką samochodową. No to bardzo interesujące. Chyba trudno jest połączyć ze sobą takie dwie zupełnie różne dyscypliny. Nie. W garażu mam dziuplę. Ale goście. Dobra. Dobra, Rafale, pytanie do ciebie. Jakie znasz drapieżne zwierzę? Jaguar! 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 No. A powiedz mi, czy widziałeś kiedyś takiego prawdziwego jaguara? Nie, no nie, nie. W całości nie. Ale mam dwa w częściach u siebie w dziupli. Zobaczmy tego twojego jaguara. Tak, i tę rundę wygrywa rodzina Zbieziów Siedlec! A więc mamy remis, emocje rosną. I trzecia, decydująca runda. Zapraszam ponownie do siebie Mikołaja, zapraszam Przemysława. I pytanie do was brzmi. Uwaga, jaki znasz przylądek? Proszę, wydaje mi się, że Mikołaj był pierwszy. Jaki znasz przylądek? Przylądek rożewie. Tak, brawo, to była najwyżej punktowana odpowiedź. Przemku, też jestem zdziwiony. Myślałem, że Mikołaj wie to, jak wygląda. Znaczy, to, co ma w głowie, to to samo, co ma na zewnątrz. Ale nie. Dobrze. Kasieńko, z tobą jeszcze nie rozmawiałem, a nie ukrywam, że mam na to straszną ochotę. Tak, Kasieńko, powiedz mi, czym ty się zajmujesz? Pracuję w Radzie Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej. I co tam robisz? Nic. Tak. Dobrze. Co? Nic. Zabawa. Kasieńko, pytanie do ciebie. Jaki znasz przylądek? Canaveral. Canaveral. Wow. Zobaczmy. Yes! Wspaniała, cudowna, fantastyczna odpowiedź. Czas na twojego partnera życiowego. Mikołaju, pytam się ciebie. Jaki znasz przylądek? Nie, to nie była dobra odpowiedź. Tracicie pierwszą szansę, przeciwnicy się naradzają. Kasieńko, wracamy do naszej miłej rozmowy tete-a-tete. Jaki znasz jeszcze jeden przylądeczek? Dobrej nadziei. Dobrej nadziei, zobaczmy. Tak! Wspaniała, cudowna odpowiedź. No i teraz Mikołaju, wszystko zależy od ciebie. Odpowiesz dobrze, wygracie. Źle? Szansę otrzymają przeciwnicy. Mikołaju, jaki znasz przylądek? Czas mija. Zostały 3 sekundy, 2, 1. Przylądek zdrój! Tak, tak, to była ta odpowiedź. A więc wygrywa rodzina Cieślaków z Wyszkowa. Brawo! Brawo, wygrywacie familiadę, a wam co mogę powiedzieć? Idźcie tam. No to, jesteśmy w finale. Kto zaczyna? On. On, czyli Mikołaj. Ona, czyli Kasieńka, idzie posłuchać muzyki. Idź, Kasieńko. Umie chodzić. No dobrze, Mikołaju, znasz zasady, 4 pytania, 4 odpowiedzi. Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, mówisz po prostu... Proszę? Mówisz po prostu dalej. Rozumiesz? Dalej. No dobrze, spróbujmy się pobawić. Uwaga. Gotowy? Czas start. Najsłynniejszy Polak. Dalej. Stolica Polski. Dalej. Z czym ci się kojarzy Austria? Dalej.
Pierwiastek z czterech. 13. Ile? 13. Wracamy do pierwszego pytania. Najsłynniejszy Polak? Dalej. Czas minął. Czas minął, Mikołaju. No muszę powiedzieć, że nie popisałeś się. Zdobyłeś tylko jeden punkt. Odpowiedziałeś tylko na jedno pytanie. Na pierwiastek z czterech odpowiedziałeś 13. Tak odpowiedział tylko jeden nasz ankietowany. Chciałbym go poznać. To było 2-letnie dziecko w gorączce. Zapraszamy do nas Katarzynę, Kasieńko, kotku. Jesteś tutaj, nie mam dla ciebie miłej informacji. Niestety, twój mąż zdobył tylko jeden punkt. Aha, to i tak widać miał. Dzisiaj dobry dzień. No dobrze. No, a teraz czas na ciebie. Druga runda, wiadomo, trudniejsza, ale nie, bo jak coś, to podpowiem tam. Tak. Gotowa, tak? Tak, bardzo. Dobrze. Bardzo gotowa, dobrze. Gorąco w studio. Bardzo, bardzo. Dobrze, skończmy zabawę, a potem pomyślimy. Dobrze, uwaga. Czas start. Najsłynniejszy Polak? Piłsudski. Stolica Polski? Warszawa. Z czym się kojarzy Austria? Z nartami. I pierwiastek z czterech. Dwa. Brawo, zdążyłaś przed czasem. Udzieliłaś czterech wspaniałych odpowiedzi. No i zobaczmy, czy uda ci się naprawić to, co schrzanił twój mąż. Zobaczmy na pytanie. Najsłynniejszy Polak, odpowiedziałaś? Piłsudski, marszałek. Marszałek Piłsudski, tak, zobaczmy. Tak, to dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana. Najwyżej punktowana odpowiedź to frytka z Big Brothera. Następne pytanie brzmiało: stolica Polski. Odpowiedziałaś Warszawa. Niby słusznie, ale to także nie była najwyżej punktowana odpowiedź. Kasieńko, gdybyś powiedziała Rzeszów. Ale Karolu, czemu Rzeszów? Nie wiem, ja tu tylko prowadzę taki program. Następne pytanie brzmiało... brzmiało, z czym ci się kojarzy Austria? Powiedziałaś z nartami, tak? Mhm. To też dobra odpowiedź, ale nie najwyżej punktowana znowu. W większości Polaków Austria kojarzy się z Australią. No i sytuacja jest tego rodzaju, że brakuje wam niewielu punktów. Ostatnie pytanie brzmiało, jaki jest pierwiastek z czterech, prawda? Tak. Powiedziałaś dwa. Od razu powiem, że to nie była najwyżej punktowana odpowiedź. Zobaczmy, czy starczy wam punktów do zwycięstwa. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć w tej sytuacji. Trudno, nie udało się. Tu może jeszcze na koniec dodam, że na pytanie, jaki jest pierwiastek z czterech, najczęściej udzielana odpowiedź to dalej. Także zapraszam Przemysława, zapraszam Marszała. No niestety w tym odcinku nikt nie wygrał, nie było zwycięzcy. Być może zwycięzca będzie za tydzień. Zapraszam na kolejną Familiadę za tydzień. Czego ty się rozpychasz? Czego ty się rozpychasz? A sprzączka mi zginęła od paska, taka miedziana. Mieliśmy już kończyć program, ale mam jeszcze jedno pytanie do Przemka. Przemysławie, powiedz, czy to ty zasunąłeś tę sprzączkę? Nie. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej Familiadzie. Oj, chyba chora będę. Raz mi ciepło, raz mi zimno, jak nic, jakaś choroba mnie bierze, no. To wszystko przez to, że tych okien w robocie nie zamykają. Strażnicy parę razy przyłapali, przetrzepali ich na bramce i oni się wycwanili. Wycwanili się teraz. Przerzucają to, co biorą za ogrodzenie, przez okno, a tam już ich znajomy wszystko zbiera.
Niby to złodziejstwo, prawda? Ale przecież państwowego się nie kradnie. Tylko się bierze. Ja to uważam, że u nas powinno być tak jak w krajach arabskich. Za złodziejstwo łapka siód i byłoby po sprawie. No. Co drugi biznesmen nie miałby czym papierosa trzymać. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Kto? Mrównica. Dobrze, to niech wchodzi. Dzień dobry, panie dyrektorze. Pan mnie wołał. Dzień dobry, panie Mrównica. Panie Mrównica, chyba zdaje się, przerwałem panu jakąś ważną robotę. No tak, przecież buduje panu ten pana prywatny basen za pieniądze podatników. A co? Tak, bardzo dobrze pan robi, ale mamy tutaj ważniejszą sprawę. Ważniejszą sprawę niż pana basen? To niemożliwe. A jednak, za 3 dni przyjeżdżają do nas z ministerstwa z wizytą. O cholerka! No właśnie, no właśnie. I na pewno będą się chcieli dowiedzieć, gdzie podziały się te 2 miliony, które nam dali na projekt tej rakiety Ziemia-Powietrze. No to niech pan pokaże im te wille, co pan se nad jeziorem wywalił i będą wiedzieć, na co te 2 miliony poszły. To nie jest wyjście, panie Mrównica. To nie jest wyjście. Zrobimy tak. Wiem, że na pana milczenie mogę liczyć, prawda? No. Ale na wszelki wypadek przygotowałem dla pana specjalny pocisk. Stół gleba. Niech pan sobie odpali tam. Chodzi tylko o to, żeby te inne bęcwały z fabryki nie wypaplały nic tam jęzorem. A, no. Widzi pan, no. To się faktycznie może zdarzyć. Tak. Dlatego przyjmiemy sprawdzoną procedurę. Ma pan 2 dni, żeby do każdego z pracowników wysłać list z pogróżkami. Oczywiście anonimowo. Proszę na wielką skalę zastosować technikę zastraszania i szantażu. Przecież chyba no, na każdego coś mamy, tak? Nie, no jasne. To na pewno z tymi listami się wizyta uda. Wszystko przebiegnie w miłej i przyjaznej atmosferze. I o to chodzi, i o to chodzi. Tak. Dobrze, no to panie dyrektorze, bo to załoga będzie milczeć. Aha. Ale to jak my wyjaśnimy te 2 miliony, no? No właśnie, bardzo dobre pytanie. Zrobimy tak. Po pierwsze, zrobimy w tej sali wielki bankiet dla gości. Bankiet? Bankietem zajmie się pan. Ja? Co pan proponuje na stół? Butelki, picie. No. Oni muszą utonąć, oczywiście, panie dyrektorze, w alkoholu. Tak jest. Żadnej popity. Do jedzenia? Dużo, ale nic tłustego. Chipsiki tam, paluszki się wystawi. Tak, żarcie dla psów tam może posypać, to popija kosinika. Tak. I jeszcze zadzwoni pan po 2 dziewczyny z agencji, tam pan ściągnie. No przebierzemy za sekretarki i wpuścimy, nie? No i... I co? No i co, no i co? No. Albo 3, co tam jeszcze? Pan jeszcze tam skubnie swoje, nie? No, a potem im odpalimy rakietę i będą zadowoleni. Czyli? Rakietę Ziemia-Powietrze. Czyli po bankiecie zaprosimy ich na zewnątrz i w związku z tym znajdzie pan na podwórku jakąś taką w miarę prostą rurę, albo krzywą, tylko pan naprostuje, napcha pan karbidu do środka, zapcha pakułami, jak oni wyjdą, to pan podłoży ogień i pa! Jebudu! I pieprzny! Z tą rakietę, no to będą mieli, nie? Ale no. Pan to ma, panie dyrektorze, łeb. No dobra. No, tak ich zakręcimy, że jeszcze nam tutaj dołożą dużą bańkę na pewno do tej rakiety, to sobie zbudujemy tam u mnie przy basenie kort tenisowy. Pan gra w tenisa? Co? Trochę pykam tam. Trochę pan pyka, tak? A ja w ogóle nigdy nie grałem, no ale czas spróbować. To może zagramy, co? No to pykniemy. No pykniemy. No. Ze mną pan nie wygra. Nie, no nie, no jakbym śmiał, panie dyrektorze, no jak, no? No! Powiedz, Irena, w końcu, gdzie my jedziemy na te wakacje? Bardzo dobre pytanie. Bogdan. Bardzo dobre, bo bardzo ja nie... dobre pytanie. Się od miesiąca nie mogę dowiedzieć. No. Bardzo dobre pytanie, ponieważ wszędzie jesteśmy tak skompromitowani, że się wstydzę gdziekolwiek jechać z tobą.
Co ty opowiadasz? Jak skompromitowani? Ze mną? Proszę bardzo. Łeba. Co spaliłeś łeba? Pół pola namiotowego. Gdzie tam pół? Za 2/5 może. Maksymalnie tyle. I to tylko dlatego, żeby pokazać mi jakąś głupawą sztuczkę z dezodorantem i zapałkami. Bardzo to było mądre. To nie była sztuczka, tylko komar bzykał całą noc. Tylko przypaliłem i się pole zajęło, ludzie zaczęli uciekać, się wielka afera zrobiła, to nie chciałem, no. Ci bzyknie. A to 2/5 było nie więcej. Nie. Świnoujście. O, Świnoujście, o! Tak. Przepędziłeś pół plaży, krzycząc rekin. Pół plaży. A pamiętasz, jak to było? Płynę się na materacu i nagle twoja matka się wynurza. I co? I żeby powietrza zaczerpnąć. Ja to całe życie myślałem, że ona z ślami oddycha. Jak zobaczyłem te zęby, no to rekin, to by każdy krzyknął. Mazury. Co? Mazury. Patrz tu. Katastrofa ekologiczna. A, co mi skarpetę porwało? Jedną skarpetę, a na jeziorze się zrobiła taka plama, jakby tankowiec zatonął. Tam. O, jak to sobie przypomnę. Och, te Tatry. 3-dniowa akcja ratunkowa. Policja, wojsko, 3 śmigłowce w poszukiwaniu człowieka, który w barze z zapiekankami grał w brydża sobie, w karty rżnął. Byle kogo nie szukali, nie? Ale to ci mówiłem, że idę po zapiekankę, tak? No. I co, po 3 dniach mnie znaleźli, co? Miałem zapiekankę. Przyniosłeś. Po co? Dobra, to powiedz mi teraz, gdzie ty tak naprawdę chcesz jechać? Pod namiot. Pod namiot? Tak, okolice Bytomia, hałda na trasie przy Gliwicach. Dobry pomysł. Świetny. Tam przynajmniej nie będę musiała się przed ludźmi wstydzić za ciebie. A co to jeszcze tam masz? Kosmetyki. A myślałem, że kamienie. I co, i się będziesz malować na hałdzie, tak? Będę. A kto cię będzie oglądał? Ty. Ja to sobie na hałdę wolę popatrzeć. Dobra, powiedz, o której pociąg, no. No mówię, że o bury, na piechotę idziemy. A dlaczego ty nie chcesz pociągiem jechać? Ci przypomnę, jak ja sobie przypomnę, co się wydarzyło ostatnim razem, to do tej pory mnie szlak trafia. A to... Co, naprzeciwko nas siedział ten biskup bez zębów, tak? Wtedy jeszcze miał zęby. Trzeba było nie kazać mi wkładać walizki na górę, tylko samej włożyć. No, ale oberwać taką walizą w zęby to dzięki. Nie mogę. No ledwo mi się szczęka rozruszała, a to już muszę mówić do widzenia. No. Jak to jest, jak się prowadzi dobry program rozrywkowy, to czas raz, dwa leci. A jak się siedzi na kolacji u teściów, to ten sam czas tak się rozciąga jak guma w majtkach. No nic. Nie będę Państwu zawracała głowy moją teorią czasu. Państwo mają na pewno dużo do roboty. Wiadomo, robota sama się nie zrobi. Także zapraszam serdecznie za tydzień na kolejny odcinek naszego tygodnika, a w nim między innymi transmisja z wręczenia nagród Telemiesiąca. Nagrody dostaną ci sami co zawsze, ale za to nie wiadomo w jakiej kolejności. Na tym polega atrakcja. Zapraszam za tydzień.